Halleluja, chwała Bogu, Wszechmogącemu, Stworzycielowi naszemu, który posłał na ziemię swojego Syna, aby ten przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dać nam pewność życia wiecznego. Halleluja, i to jest właśnie różnica, i to mnie zachwyca, różnica między prawdą, która owalnia, a religiami, które zniewalają. To jest super, co? Gdzie dwóch albo trzech w Jego imię, tam On jest między nami. Gdzie dwóch albo trzech w imię Syna Bożego, tam On jest między tymi ludźmi. Czasem ludzie zadają mi pytania o to, czy ja należę do jakiejś społeczności, ale oczywiście nie z troski, tylko żeby mi coś zarzucić. Wiecie, są niektórzy, religijni ludzie są okropni. Jeden z najgorszych podłych rodzajów ludzi na ziemi. Przez religię właśnie są wojny, wszelkie nienawiść, złość, gniew, właśnie odszczepieństwa. Przez religię, zobaczcie, odszczepieńcy. Jedni baptyści, drudzy zielonoświątkowi, trzeci Chrystusowi. No przecież to jest powtórka z rozrywki, to jest to, o czym Nowy Testament mówi, no nie? Że po prostu ludzie wywołują podziały. To nie jest z Boga, zielonoświątkowcy. Gdzie to jest w Biblii? Albo katolicy. Gdzie to jest w Biblii? Nigdzie. Są dzieła diabła. I ludzi, którzy są pyszałkowaci po prostu, inspirowani przez złego ducha. Ale, okej, zobaczcie, co fajnego dotarło do mnie. Halleluja, Bóg jest dobry, pokazuje rzeczy. Tak było kiedyś, że szatan... Jak kusił Adama i Ewę, to kusił jak? Patrzcie. W ten sam sposób, w jaki kusi teraz tak zwanych chrześcijan. Dokładnie w ten sam sposób. Zasada jest ta sama. Wmówił Adamowi Ewie, że jeżeli nie posłuchają Bożego rozkazu, to staną się jak Bóg. Że będą podobni do Boga. To jest dokładnie to, co chrześcijaństwo uczy. Żeby nie zachowywać przykazań Boga, a wtedy staniesz się jak Bóg. Oni naśladują Jezusa Chrystusa poprzez niezachowywanie przykazań Bożych. To do takiego stopnia można zwieść ludzi, zindoktrynować, że ludzie zaczynają wierzyć w totalne kłamstwo. Tak jak Adam z Ewą uwierzyli. Wąż był chytry, nadal jest chytry. Bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Rzekł do niewiasty, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Czyli kwestionował przykazanie Boże. I to była ciekawa rzecz, że to przykazanie było instrukcją pokarmową w pewnym sensie, tak? Dotyczyło jedzenia. Czyli takiego... ważnego aspektu ludzkiego życia. Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, nawet go dotykać, abyście nie pomarli. I to jest tak, wiesz, dowiadują się znajomi, że Zachów jest szabat, nie? Jakiś tam nauczyciel, zwodziciel się też dowie, jakiś tam pastor, czy śmaki, czy owaki. I ty przeczytasz im, co Dekalog Boży mówi i zaczniesz im Słowo Boże podawać tu i tam o przykazaniach Bożych. 1 Koryntian 7,19, inne miejsca Pisma. Oni będą cię jak ten wąż przekonywać i kwestionować twoje stanowisko mocne, oparte na instrukcji Boga. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Nie, to nie chodzi o literalne zachowywanie szabatu, to chodzi o takie, wiesz, takie duchowe zachowywanie szabatu. To właśnie tak działa wąż i jego słudzy. I oni myślą, że nie zachowując instrukcji Boga, to oni naśladują Syna Bożego, że upodabniają się do obrazu Syna Bożego w swoim charakterze poprzez niezachowywanie instrukcji Boga Ojca. No. Ostry obłęd, co? To jest ostry obłęd. Do tego ci ludzie są
złośliwi, oszczercy, nienawidzący naprawdę Boga, nienawidzą Jego przykazań, mający formę pobożności, ale ich życie i to, co jest w ich ustach, to jest zaprzeczenie mocy tej pobożności. Bo Bóg daje moc do tego, żeby żyć świętym życiem, zachowywać Jego instrukcje. Ta moc pochodzi od Boga. To jest właśnie łaska. Na tym polega łaska. Że Bóg daje to uzdolnienie do tego, żeby wykonywać Jego wolę. I zobaczcie, co diabeł zrobił. I on nadal robi to samo. Zwiódł Adama i Ewę. Powiedział, Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy, tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. I co? I kobieta dała się zwieść. A potem mężczyzna dał się zwieść, bo uległ kobiecie. No tak to bywa. Wiecie, nie wiesz nigdy, kobiecie, dobrą radę ci dam, bo przypadłeś z kretesem. I to się zdarza nam, tak? I w tym sensie to tą kobietą w Biblii wszeteczną to jest, wiecie, niewiasta Jezebel, wszetecznica babilońska, co się na siedmiu wzgórzach rozsiadła też, nie? Rzymski katolicyzm. To jest po prostu religia zwodnicza fałszywa. To jest ta kobieta, która może cię zwieść i dlatego nie wierz nigdy kobiecie. Właśnie takiej. W mojej opinii to ci pastorzy w tych różnych kościołach od siedmiu boleści, to są właśnie tacy słudzy, wiecie, tego wszetecznego systemu. Tak jakby ludzie, którzy upili się wszetecznym duchowym winem rozpusty babilońskiej. Dlatego tak reaguje ten duch, który w nich jest, bo to nie jest Boży Duch Święty, to nie jest Duch Słowa Bożego. Taką z nienawiścią ukrywaną. Oczywiście oni nie mogą tak wybuchnąć otwarcie. Muszą udawać, poprawni być na zewnątrz, bo są to wilki w owczych skórach. Ten pozór pobożności przybierają. Wnętrze ich pełne wrogości i nienawiści do Słowa Bożego. A sobie pomyślałem, że to ja w takim razie jestem owcą w wilczej skórze. W wilczej skórze jestem owcą. Jak mieliśmy w 2001 czy 2000 roku płytę wyszła The Living Stones, mój materiał zasadniczo na płycie. I pij pod prąd do nieba stąd, nie daj się, piekło pełne konformistów jest. Niedzielny konformizm. Szeroka droga do piekła. No, do jeziora ognia i siarki, tak dokładniej. Nie? Bo piekło będzie wrzucone do jeziora ognia i siarki. I wiecie, to tam na okładce ja miałem, jakbyście gdzieś znaleźli na necie, taka była ryba w trójkącie ostrzegawczym. Taka pirania uśmiechnięta. Rozumiecie obraz, nie? Że forma jest... może być zdecydowana, ostra, czasem agresywna. Po prostu Chrystus Pan z biczem w świątyni. Mnie zawsze fascynowała ta postać Chrystusa z biczem w świątyni, bo... Jego obraz takiego rozmemłanego hipisa, wiecie, z tej religii katolickiej, takiego bezpłciowego faceta, to mnie mierdził ten obraz. Ale w filmie Zeffirellego zajawka była raz na święta, jakieś tam. Ja wtedy jeszcze nie byłem nawrócony. I mnie zaintrygował ten Chrystus, który z biczem w świątyni taki... zdecydowany, przepędza tych obłudników, przekupniów. Sprzedają za parę groszy prawdę Słowa Bożego. Jak ten Eza w zamiskę soczewicy, głupiec sprzedał swoje pierworództwo. Także nie wiesz nigdy, kobiecie, wszetecznicy. Systemu religijnemu. No i to jest właśnie dokładnie tu, zobaczcie, w Mateusza, ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami, przed
tymi wszystkimi denominacjami. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Na zewnątrz tacy poprawni, tacy uprzejmi. Tak ci zwrócą uwagę, że oni do ciebie, ty, cię, tobie, piszą do ciebie z dużej litery. I tak jak piszą z dużej litery, tak wielki nóż ci potem wbijają w plecy. Oszczerstwem i obmową. Właśnie takie wilki w owczych skórach. A ja jestem owieczka pańska w wilczej skórze. Hallelujah! Jak ta pirania z okładki. Taka, wiecie, nawrócona pirania. Byście widzieli okładkę tej mojej płyty. Był zabawny koncept. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce. Tak właśnie. Poznacie ich po owocach. Kłamią po prostu ich owoc. Zasadniczo kłamią, manipulują. Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Widzicie, co się stało? Ludzie przekonani, że naśladują Chrystusa Pana, nie wypełniając woli Ojca, który jest w niebie. Poprzez niezachowywanie przykazań Boga, które Chrystus zachowywał, oni upodabniają się do Chrystusa. To jest dokładnie ten sam diabeł w akcji, który zwiódł Adama i Ewę. Nie, jak zerwiecie z tego drzewa. Nie powiedział wprost. Nie, jak zbuntujecie się przeciw Bogu. Złamiecie jego zakaz rwania, dotykania nawet z tego drzewa, to wtedy będziecie jak Bóg. Nie, nie powiedział tak. Powiedział nie. Na pewno nie umrzecie, ale jak zerwie, jak spróbujecie nowoc, no to co się wydarzy, to będziecie jak Bóg. Poznacie dobro i zło. I tak samo tu jest. Nie, nie, nie. Nie, nie, my nie łamiemy przykazania szabatowego. Gdzieżby? My w duchowy sposób wypełniamy. Nie, my święcimy każdy dzień. Diabelstwo. I de facto ci ludzie po prostu naprawdę zostali przez diabła przekonani, tak jak Adam z Ewą, że poprzez złamanie przykazania Bożego to oni naśladują Syna Bożego. Na tym polega podążanie za Chrystusem, aby ignorować przykazania Boże. Oczywiście tam dla okrasy tam diabeł dał im parę przykazań do zachowywania, no bo już tak to by było tak ewidentne to kłamstwo ze strony złego, że nikt by się na to nabrać nie dał, nie? Ale trwanie z uporem w jednym jakimś grzechu systematycznie i jeszcze uczenie ludzi na przekór Słowu Bożemu, no to zaciągają winę przed Bogiem. Dlatego spotka ich to, co ich, o tu jest napisane. Wtedy oświadczę im, nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Z takimi Chrystus Pan, który zachowywał przykazania Boże, daje moc i uzdolnienie do tego, aby je zachowywać. Z takimi ludźmi, którzy deklarują wiarę w Niego, a de facto nie wypełniają woli Ojca, który jest w niebie. Nie wypełniają tego, co jest w dekalogu napisane. Żeby zachowywać świętość, siódmego dnia tygodnia, sześć dni pracować, a siódmy dzień jest święty, wybrany przez Boga. Nie wszystkie dni są święte, tylko sobota jest święta w tygodniu, jeżeli chodzi o dzień tygodnia. No ale oni poszli za diabłem, nie chcą słuchać Bożej instrukcji, tak samo jak Adam z Ewą. Dlatego skutkiem ich nieposłuszeństwa będzie druga śmierć, duchowa śmierć, oddzielenie od Stwórcy, od naszego Ojca, który jest w niebie, zasmucenie Ducha Bożego Świętego, Duchy Świętej faktycznie i kapota. I po prostu zgodnie z Hebrajczykami 10. Jeszcze na koniec pokażę wam Hebrajczyków 10, 26, 27. 10.
Jeśli dobrowolnie grzeszymy, czyli łamiemy prawo Boże, po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, pełne poznanie prawdy się liczy. Poznamy prawdę, prawda nas wyzwoli. Wielu z tych wilków w owczej skórze nie chcą stać się owcami z jakichś powodów, poznać pełnej prawdy, zrozumieć, że został zmieniony system kapłański z lewickiego, ograniczonego, powróciliśmy do systemu powszechnego kapłaństwa, kapłaństwo królewskie całego Izraela. O tym mówi apostoł Piotr i to jest kapłaństwo, o którym jest mowa w Exodus 19, Exodus 20, Exodus 24, pierwsze 11 wersety. To jest było kapłaństwo Przymierza Synajskiego, było kapłaństwem królewskim całego Izraela. Natomiast po grzechu Złotego Cielca został wprowadzony gorszy system kapłański, czyli kapłaństwo lewickie. I to pełne poznanie prawdy, jeżeli ono nie nastąpi, to ci ludzie nie mają szans, żeby zrozumieć, co to jest chodzenie w łasce. Będą chodzić w grzechu, utrzymywać, że to jest chodzenie w łasce. Oni unikają zachowywania przykazań Bożych, literalnie, oni duchowo będą zachowywać te przykazania, będą uduchawiać te rzeczy. I po prostu... I dlatego nie ma już dla nich ofiary przebłagalnej za grzechy. Bo żeby nie wiem jak ich przekonywał o grzechu, to oni dalej swoje i będą twierdzić, że wiara w Jezusa Chrystusa pozwala im na niezachowywanie przykazań Boga. Dokładnie. Czyli naśladują Chrystusa poprzez niesłuchanie instrukcji Bożych. Dokładnie tak jak Adam z Ewą zostali okłamani. Że jeśli nie posłuchają instrukcji Boga, to wtedy staną się jak Bóg. Proszę bardzo. Tyle. Czyli świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg, czyli upodobnijcie się do mnie, mówi Bóg, żebyśmy się stali w świętości podobni do Niego w Jego charakterze, to w przekonaniu chrześcijan to polega to na niezachowywaniu Jego przykazań. Na tym, żeby świnie jeść, na tym polega uświęcenie. Żeby święcić babilońską niedzielę zamiast tego, co mówi dekalog, to na tym polega uświęcenie. To do tego stopnia chrześcijanie zostali zwiedzeni przez diabła. Bo cała ta religia, chrześcijaństwo jest diabelskim wymysłem. Tak? Tak dokładnie jest. Okej. Okay. Kto ma uszy? Niech posłyszy, co Duch mówi do zgromadzeń Izraela, rozproszonych po całym świecie. Jahusza nas zbiera, jak te okruszyny do 12 koszy Izraela. On nas zbiera. Te okruszyny do 12 koszy Izraela. On też zbiera nas do 7 koszy, te okruszyny Izraela. Zbiera ludzi. 7 wskazuje na doskonałość w Biblii. Dla mnie wskazuje też na 7 dzień tygodnia, czyli święty dzień Boga, który Bóg wyznaczył jako świętość już w Genezis 2. Więc to też wskazuje dla mnie na te okruszyny tych ludzi rozsianych po całym świecie, którzy wracają do Słowa Bożego, do zachowywania tego, co jest święte w oczach Boga. Halleluja, kochani. Życie bez Boga jest do bani, kochani. Jak Piotr apostoł mówi, skończyć z udawaniem. Halleluja. Błogosław nas, Panie, wszystkich słuchaczy, czytaczy Twojego słowa. Wprowadzaj nas we wszelką prawdę. Objawiaj nam Twoje pisma. Wprowadzaj we wszelką prawdę. Tak jak jest napisane, że doprowadzisz nas do pełnego poznania prawdy, że wprowadzisz nas w prawdę przez Ruach HaKodesh i że poznanie prawdy, jeżeli będziemy trwać w swoim słowie, ono nas uwolni. I dziękujemy Ci, Boże, że nie musimy polegać na ludziach, wręcz rodzi to w przekleństwo. Przekleństwo przynosi poleganie na ludziach, ale możemy polegać na Tobie, ufać Tobie, że Ty będziesz objawiał nam prawdę i Ty będziesz nas prowadził do wszelkiej prawdy.
Dlatego, że jesteś cierpliwy i dobry. Hallelujah. I nie ma innego Boga poza Tobą, Boże Izraela. Hallelujah. Niech przyjdzie Twój szalom, Jahwe, na każdy wierny Tobie dom. Niech tak będzie. Zawsze i wszędzie.